Cześć, witajcie w tym razem już siódmej części Xamarin Forms UI Challenge z aplikacją Fintech Kit. Dzisiaj troszeczkę innej formie, nie jako stream na Twitchu. To jest związane z problemami technicznymi, jakie miałem w poprzednich odcinkach, ale będzie to normalne nagranie na YouTube'a. A więc zapraszam Was do wideo. A więc zaczynajmy. Wprowadziłem parę drobnych zmian w kodzie. Tymi też się zajmiemy. Ale na początek, co ma dla tych osób, które jeszcze nie oglądały? Projekt, który realizuję, to jest projekt, który znalazłem na Dribble o nazwie Fintech Kit. Chcę go zrealizować z wykorzystaniem Xamarin Forms oraz takich założeń, jakie sobie przyjąłem. To fakt wykorzystania maksimum możliwości wbudowanego Xamarin Forms Previewer w Visual Studio for Mac lub dla wersji Windows. Tak to sobie wygląda. Dobra, to co mamy już w tej chwili zrobione, wygląda następująco. Mamy ukrywanie tego i tutaj pojawianie się. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda w tej animacji. Klikamy sobie to, pojawia się. Ten ruch mnie. A, to tak się pojawia tutaj. Pojawia się wpierw przycisk. Aha, to znika jakby. Ten kwota znika sobie, pojawia się przycisk powrotu do nawigacji. Ten element jedzie do góry, ten element jedzie na dół. Ok. To co mamy w tej chwili? Wygląda następująco. Klikam, tam to znika. Trzeba by to przyspieszyć troszeczkę tą animację, że wpierw ten element tutaj obsłużyć, że tam to znika, pojawia się przycisk back. To wspiedzie w górę. Dobra, czyli bierzemy na tapetę. Tak, tutaj nam się chowa ta. To sobie dajmy ten 250 defaultowo. Easing. To będzie chyba dobra animacja. Tutaj nam się pojawia ten przycisk back. Weźmy w ten sposób. Przy czym ten przycisk back jeszcze. Musimy margines troszeczkę od góry zwiększyć. Dajmy powiedzmy 40. Tak, no może to za dużo będzie, 36. Kolejny krok jaki? Cards container fade to 0. Visible jest false. Go ukryjmy całkowicie. To nam nie będzie potrzebne. Teraz kolejny. Card detail. Zobaczmy tutaj
Nie będziemy bawić się w visibility, tylko opacity 0. Czyli teraz tak, musi nam się await card detail container fade to 1 i przejedzie sobie w górę. Potem wyjedzie nam sobie i tutaj easing. Sign in. Tutaj ten. No, weźmie się, zjedzie sobie na dół. Easing sign out. Mniej więcej tak to bym chciał, żeby wyglądało. Zobaczmy. Kolejna rzecz, którą zrobimy, to obsłużenie przycisku back, żeby on powrócił sobie do starego wyglądu. Przycisk back, opacity 0, ok. To wszystko na razie skomentujmy. Potem się to musi pokazać. Okej. Tak, weźmy sobie, wyczyśćmy, bo są te problemy z przekaszowaniem tych danych. Aczkolwiek teraz działam już na wersji 8.3 preview i mam wrażenie, że jest lepiej. Ok, w międzyczasie jak nam się to buduje, cały ten kod, to spróbujmy sobie obsłużyć przycisk back. Mamy go tutaj w code behind is detail view. Jest true, no to ustawiamy go na false i hide. Musimy odpalić, tak? A jeszcze taką sztuczkę chciałbym Wam pokazać, że jak zwiększyć sobie powierzchnię klikalną przycisku. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Ok, zobaczmy teraz tą naszą animację. Ok, dobra, mamy to. Już zdecydowanie lepiej według mnie wygląda. Teraz sprawdźmy tak, czy ten przycisk jest klikany w ogóle. Możemy to sobie zrobić po prostu dodając wpis w konsoli. Button click. Zobaczmy znowu. Mamy.
to takie spłyśnięcie, że się chowa to wszystko, to nie za dobrze wygląda. To jest ten element. A, bo tutaj w ogóle ten przycisk nie jest klikany. OK. Zobaczmy. No niby jest event podpięty. Dobra, jest za zagadka, czemu ten przycisk nie jest klikalny. Dobrze, to spróbujemy dodać po prostu override on appearing back button clicked. Okej, są taki kodzik zrobimy. Okej. Jeszcze dać asynka. Ale dalej uparcie twierdzi, że on nie będzie współpracował. Bardzo dobre pytanie, dlaczego? Zrobimy troszeczkę inny układ, że ten przesuniemy. Bo tutaj ukrywanie, tutaj przesuwanie tych. Dobrze, zrobimy
Sprawdzam jeszcze, czy to znowu jest ten magiczny problem z odświeżaniem. To z jakiegoś powodu w ogóle ten element jest nieklikalny. Tylko teraz bardzo dobre pytanie, z jakiego powodu? Dobrze, spróbuję sobie tam zdebugować ten kod. Może to nam coś rozjaśni troszeczkę. A przy okazji też zobaczcie takie jakby typowe problemy, jakie się pojawiają czasami w czasie developmentu aplikacji w Xamarin Formsach. Ok, weźmy sobie ten back button. Co my tu mamy? Properties, a mnie interesują przypięte eventy. To jest navigable element. Też będą tylko i wyłącznie chyba że on jest przysłonięty czymś po prostu. Tak, on będzie przysłonięty tym stack layoutem, czyli jego trzeba sobie zdefiniować go gdzieś tutaj na końcu tego naszego grida. Jak on był? Grid 0. Ale zaraz to sobie potwierdzimy też, czy to jest kwestia, czy ten element został przysłonięty przez inny, ukrywając. Dobra. Tutaj sobie zrobimy teraz my cars container is visible false.
nie ten, przepraszam, to będzie card detail is visible false. I co, i znowu się kodu nie widzi, nie kompiluje. Tak, i to jest właśnie to, co wiem, że jest przysunięty ten element. Dobra. Czyli co? Czyli trzeba by to no właśnie, co by trzeba było tutaj zrobić? Należy pamiętać, że UI interfejs, jak go tworzymy, z-index jest zależny od kolejności elementów w XAMLu dodawania. Czyli tak jak mamy sytuację tutaj, że mamy ten stack layout, to przy elementem, który będzie go potencjalnie przykrywał, będzie ten button. No i teraz sytuacja, jak mamy tutaj, że ten element sobie, no właśnie, się znowu nie zrefreszowało. Jak zauważyliście, skomentowałem to visibility. No, trzeba rebuilda. Czyli w sytuacji takiej, jak jeden element będzie zachodził na drugi, będzie on przykryty i tamten element, który jest pod spodem, nie będzie mógł być klikany. Czyli to, co musimy zrobić w tej sytuacji, to element, który jest pod spodem, przenieść go na front. Ok, teraz zadziałało. Ha, czyli to było jeszcze lepsze, ciekawsze. Okay. Czyli mamy teraz tak, tam to się pojawia, tutaj hyc. Troszkę za szybko, tak? Czyli tutaj spróbujmy sobie tak, to dajmy, żeby się ukryło całkowicie.
I teraz, żeby dobrze ta animacja wyglądała, to trzeba będzie pobawić się troszeczkę szybkościami tej animacji. Na razie zobaczmy jeszcze tylko, czy po rekompilacji, po rebuildzie, czy nam wszystko tutaj zadziała. Ok. Czyli teraz musimy zrobić tak. Ten musi się ukryć. Ten się ma Animation Length Easing. Kolejny ruch to jest przesunięcie tego elementu. A tutaj się musi przesunąć to na dół. I zakładam, że pewnie znowu będzie problem, czyli robimy rebuilda. Nie do końca podoba mi się tutaj ta animacja. Dobra, jeszcze musimy zrobić tak. To się masz przesunąć. Tutaj my cards container is visible true. I znowu rebuild wpierw. Dobra, to mamy wszystkie. A to się przerabia na transactions, tak? To jest tutaj.
i transakcje dla tej karty. OK. To znika po prostu i pojawia się ten nagle. Musimy być na 250. Jak znowu ten było? Dobra, zobaczmy. Dobra, czyli tak, menu. Wpierw sobie musi menu wyjechać. Potem przyjedzie sobie ten transaction container. Przejeżdża sobie to. Transakcje, current balance i tutaj się OK. Dobra. To tutaj również następuje jeszcze animacja. Czy to się zmienia na transactions? Czyli tam pojawią się transakcje. Czyli element, który mamy. Nazwany today z jego x name transaction label shows. Header. Tak będzie lepiej. Sobie tutaj zrobimy transaction. Header label. Text. Sobie zmienimy nazwę na transactions.
No i znowu. Taki niestety ten rebuild taki co chwilę jest strasznie męczący. Zaraz spróbuję sobie zrobić na porównaniu to na Androidzie, może będzie troszeczkę sprawniej. No dobra. No i to trzeba ukryć ten. No i tak, później jak to się wraca, to musi wrócić sobie na Today. Czyli musimy jeszcze ukryć tutaj. All. View all button. No i tak, view button fade. No. Dobra, tak ukryjemy, zanimujemy. Tutaj byłoby fajnie, jakby się dało jakąś animację zrobić na tej labelce. Zmianę tego tekstu. Raczej chociaż nie sądzę, żeby coś takiego było. Niestety. Ok, to jeszcze musimy sobie, jak wszystko nam wraca do normy, to tutaj musimy dać sobie tutaj, a tutaj musimy dać sobie na jeden. O. A i znowu. Dobra, to teraz próbuję sobie to odpalić w Androidzie. Zobaczymy. Niestety również na dzisiaj się zbliżamy powoli ku końcowi, także niewiele się posunęliśmy do przodu. Jeszcze nam troszeczkę zostało tej aplikacji do zrobienia. Tak, no fajnie by było, jakby się udało jakieś ikonki, żeby to bardziej już tak wyglądało jak aplikacja. Ale nie wiem, czy uda mi się tego to zrobić. No i kolejne rzeczy, jakie będę chciał, to obsłużenie tego, żeby pokazała nam się mapka, no i to takie menu. Dobra, zobaczmy teraz. Tak, na Androidzie też są takie rzeczy, że trzeba by się pozbyć tego action bara całego. No i tutaj właśnie nie wyświetla się ikonka. Prawdopodobnie czcionka po prostu nie obsługuje. No ale wygląda to powiedzmy w miarę przyzwoicie. No tutaj to mignięcie mi się nie podoba. Tutaj nagle znika po prostu i tak. Coś jest nie tak.
Dobrze, a więc na dzisiaj to byłoby tyle. Widzimy się za tydzień. Teraz była krótka przerwa ze względu na urlop, ale myślę, że w tej chwili, że już wrócimy teraz do takiego cotygodniowego wideo, tak żeby już to wszystko było tak jak wcześniej. A więc do zobaczenia za tydzień. Na razie, hej!